Zespół Dziewiątka przedstawia słuchowisko Jerzego Dobrowolskiego pod tytułem Stary Kolejarz. Przepraszam pana, czy to jest poczta główna? Tak, proszę pani. A ona nieczynna jest? Czynna, znaczy przepraszam, czynna. A tu zamknięty jest? Bo to jest główne wejście. Musi pani wejść tymi bocznymi drzwiami. A, dziękuję. Znaczy się zepsuty główne drzwi. No tak, można to tak ująć. Tak, rzeczywiście, można to tak ująć. Proszę państwa, przepraszam, że się wtrącam, ale ja jestem narratorem w tej audycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Cicho, chór, dzień dobry. Proszę państwa, szereg spraw jest do poruszenia. No, za wyjątkiem tych drzwi oczywiście. Aha, bo co do drzwi, to te drzwi nie są zepsute naturalnie, tylko ten pan tak to ujął, no bo jak inaczej mógł wytłumaczyć to, no, dość dziwne zjawisko, pani cudzoziemce. Naprawdę to te drzwi nie są zepsute przecież, tylko zamknięte na głucho. One zostały zamknięte już w dniu otwarcia. Otwarcia urzędu, znaczy. Dlaczego? Cicho, chór. Nie wiadomo dlaczego, ale musiały być jakieś powody. Może przeciągi, może interesanci brudzili butami hol, może zostały zamknięte na mocy jakiegoś zarządzenia. Nieważne to jest. Przyzwyczailiśmy się i nikomu to w zasadzie nie przeszkadza, którymi drzwiami dostanie się do środka. Sprawa zresztą nie dotyczy akurat poczty. Zjawisko to występuje i w reprezentacyjnych sklepach, i w urzędach, w muzeach, w szpitalach, wszędzie. No, dziwne to trochę, no, bo i kraj specyficzny, ale coś w tym musi na pewno być. Ale ja nie o tym właściwie. To tylko dygresja. W ogóle, proszę państwa, jest szereg spraw do poruszenia, bardzo ważnych. Aha, proszę państwa, wymyśliłem świetne nazwisko. Kwicz. Kwicz, tak. Znakomite dla współczesnego opowiadania. A opowiadanie jest takie. Można? Proszę. Kwicz wszedł w czerń klatki schodowej. Proszę. Był to 14 budynek z 30 jednokowych, jakie powstały na nowym osiedlu. Od rana już Kwicz szukał Ziętary. Też dobre nazwisko, ale to już nie to, co Kwicz. Nie. W poprzednich 13 blokach Ziętara nie mieszkał na pewno. Kwicz sprawdził to dokładnie, odwiedzając wszystkie mieszkania. Teraz nacisnął przycisk światła w nadziei, że może choć w tym budynku znajdzie listę lokatorów. Niestety światła nie było. Natomiast za drzwi sąsiednich odezwał się bojaźliwy kobiecy głos. Kto tam? Kwicz. Kto? Takie mam nazwisko, Kwicz. Nie znam. Nie zna pani, bo ja nie do pani. A do kogo? Do pana Ziętary. Tutaj taki nie mieszkam. A skąd pani wie? Bo ja tu mieszkam. A. Proszę pana, kto panu powiedział, że on u mnie mieszka? Nikt mi nie powiedział. A to dlaczego pan do mnie dzwoni? Ja do pani nie dzwonię. A kto dzwonił? Nikt nie dzwonił. Proszę pani, czy tu jest światło na schodach? I jeżeli żarówki nie zabrali? A, dziękuję. Kwicz zapalił zapałkę. Na ścianie w pobliżu drzwi ujrzał dwa przyciski. Nacisnął prawy. Zapałka zgasła. Kto tam? Niech pani przestanie z tym, kto tam. Ja szukam pana Ziętary. Ja nie znam takiego pana. Niech pan przestanie do mnie dzwonić. Ja do pani nie dzwonię. A kto to dzwoni? Nikt nie dzwonił. Tu nie ma nikogo. No to kto dzwoni? Nikt nie dzwoni. Ja szukam światła. Kto tam? Ojej. I tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, a sprawa jest prosta. Na klatkach schodowych umieszcza się obok siebie dwa identyczne przyciski. Jeden jest od światła, drugi to dzwonek do prywatnego mieszkania. Jeżeli posłużyłem się tym naciągniętym przykładem na bezmyślność budowlanych, to dlatego tylko, że ja już się nie mam czego czepiać po prostu. Notabene nie mam racji. W rzeczywistości grupa ekspertów z fabryki przycisków udowodniłaby mi łatwo, że są całkowicie w porządku, ponieważ na przyciskach wytłoczono wizerunek dzwonka, który notabene przypomina płonącą żarówkę. I żarówki wizerunek, którą można wziąć za dzwonek. Zresztą przy dziennym świetle to można dokładnie zauważyć. Mało tego, proszę państwa, zarząd budynków mieszkalnych wraz z dyrekcją przedsiębiorstwa budowlanego, wydział instalacji, wykazałby, że umieszczanie obok siebie przycisków jest jak najbardziej właściwe z uwagi na oszczędność przewodów, które są artykułem reglamentowanym, a co w skali rocznej daje na terenie całego kraju 211 tysięcy metrów bieżących oszczędności kabla w polewie winylowej. Szkoda tylko może, że cokolwiek by się powiedziało i cokolwiek komukolwiek udowodniono, nie zmieni to faktu, że chcielibyśmy na co dzień żyć wygodnie w atmosferze wzajemnego poszanowania. I wygląda trochę na to, jakbyśmy się nieco pogubili. Nieważne, nieważne. Nie mówmy o tym. Wróćmy do naszego opowiadania. Można już? Proszę. A,
A więc o nowym budownictwie można nieskończenie. Tak. Niech na przykład Krwicz nadal szuka pana Ziętary. Proszę. To zresztą nie jest wykluczone. No. Osiedle jest nowe. Tak. Jednakowych bloków jest 30. Tyle tylko, że nie ma numerów, tabliczek, list lokatorów. Zaś gospodarz domu mieszka w innym bloku, 11 domów dalej. No, ale o tym trzeba wiedzieć. Krwicz nacisnął przycisk dzwonka. O! Zapaliło się światło. Muszę się kogoś zapytać. Pomyślał. Wybrał drugi przycisk, nacisnął. Światło zgasło. Kto tam? Czy pan nie wie, gdzie mieszka gospodarz domu? Chwileczkę. Słucham. Przepraszam, czy pan nie wie, gdzie mieszka gospodarz? Wiem, a kogo pan szuka? Pana Ziętary. To ja nie znam. A gdzie mieszka gospodarz? Czekaj pan, a on ma psa? Ja nie znam tego gospodarza. Ale ja znam. Tylko pytam, czy ten Ziętara ma psa? Nie wiem. No bo jeżeli ma psa, to mieszka tutaj na 8. A tu jest winda? Jest. A ma pan może, przepraszam, klucz? Mam. A po co panu? Do windy. Ja wiem, że do windy, ale po co panu? Żeby pojechać na górę. Czym? Windą. Którą windą? A tu są dwie? Jedna. To co się pan pyta, którą? No bo czym pan pojedzie? Windą. A tu nie ma windy? Jest, mówiłem panu, ale nie chodzi. To jest nowy blok, proszę pana. A. Ale trzecio. Aj! O mało ten kawał tynku nie trafił mi w głowę. Ale się tutaj u was wszystko sypie. No to co się pan dziwi? Nowe jest, to się sypie. I koniec. I koniec. No, jeszcze nie zupełnie koniec. O nowym budownictwie można nieskończenie. Przenieśmy się teraz na przykład do biura administracji domów mieszkalnych. Można już? Proszę. Ale proszę pana, to już rozstroju nerwowego można dostać. Płacę, płacę. Płacę wam za ciepłą wodę. I raz jest, a raz nie. Zaraz, chwileczkę. A pan pod którym mieszka? Pod 22. No to ja mieszkam nad panem i zawsze mam. Pan może ma, ale ja nie mam. Gdybym miał, to bym tu nie przyszedł. Nie wiadomo. Panie, jacy tu czasami dziwni przychodzą. Wczoraj na przykład o 13:00. Pół godziny czekałem. Leciała i leciała zimna, a chciałem pieluchy przeprać. Zasadniczo to pieluchy trzeba gotować. A więc chciałem się wykąpać. A więc pieluchy czy wykąpać? Powiedzmy wykąpać. Nie ma powiedzmy. Nie. Wykąpać. A to pan się w południe kąpie? Kąpię się wtedy, kiedy chcę. Nie bardzo, kiedy pan chce, bo sam pan mówi, że niby nie było ciepłej wody. No bo nie było, no. No to w zimnej się pan kąpał. No nie kąpałem się w ogóle. No to na co panu ciepła woda była? Ale nie było. Nie była. Południe rozbiory miały, więc była zimna. Czyli zimna. Zimna, bo rozbiór ma. Jak wieczorem rozbiór się zwiększy, to ma pan ciepło. Ale ja chcę w południe. Każdy by chciał, ale na to nikt by nie mógł iść do pracy, tylko dla pana ciepłą wodę pobierać. Wie pan, jak ja robię? No? Puszczam wodę i tak długo czekam, aż poleci ciepła. Zaraz. Panie, a pan wie, ile czystej filtrowanej wody marnuje się w ten sposób? A to pańska woda? A niech się marnuje. Mało rzeczy się marnuje, a jakoś leci. Tak, do czasu leci. Jeszcze rok, jeszcze dwa i przestanie w ogóle lecieć. Co pan taki pesymista? Tyle lat leciało, to i poleci. Ale co to jest za lecenie, panie? Zamiast strumienia to tak ciurka powoli wsiąka bokami. No i dobrze, bo co wsiąknie, to nasze. Jakby nie wsiąkało, to z czego pan by żył? Z pensji? Panie, gdyby tak rozumnie ustawić. Pan ustawi? Pokaż mi pan takiego bez boków, to uwierzę. Pensja to dobra dla młodych panienek jest. Co pan, życia nie zna, jak rany Boga? No a co z tą wodą? Jaką wodą? No tą ciepłą. A, pan ciągle o tym. Niech pan napisze takie zażalenie. I to pomoże? Nie pomoże, jedno, ale jak wszyscy napiszą to tymi papierami, będzie można trochę podhajcować pod kotłem i będzie ciepła. To dobre, to bardzo dobre. Dobre. Proszę państwa, o urzędach też można nieskończenie. Zajrzyjmy sobie może do innego biura. Można? Proszę. Nie, proszę pana. Ja bardzo proszę o autorytatywną odpowiedź. Tak albo tak. Ja, proszę pana, byłem już kilkanaście razy. Ja za każdym razem rozmawiam z kimś innym.
A z kim pan już rozmawiał? Co? Ja nie znam nazwisk, ale najpierw był taki niski blondyn. W tym pokoju? Nie, na dole, koło ustępu. Pokój numer 12, zdaje się. A, to Jasiński. Ja nie wiem, no czy... Ja nie wiem, czy Jasiński, czy Śmiński, ale fakt, że nie załatwił. Dlaczego? Jego niech się pan zapyta, dlaczego. Później odesłali mnie tutaj, opowiedziałem wszystko i osobiście zobowiązał się załatwić tę sprawę jakiś pan w grubych okularach. Lewandowski? Nie wiem. Grube szkła, takie czarne, bardzo czarne brwi. Tak, to Lewandowski. On wyjechał na urlop. No, a więc bardzo proszę. Więc mają państwo najlepszy dowód. Na co dowód? A że nie załatwił. On nie załatwił, bo wyjechał na urlop. Jak on mógł załatwić, skoro wyjechał? No, to mógł przecież nie obiecywać. Niech pan nie będzie dzieckiem. Na pewno, gdy panu obiecywał, to jeszcze nie wiedział, że wyjedzie. No, ale wyjechał i nie załatwił. Załóżmy. I co dalej? Nie załóżmy, tylko nie załatwił. Już słyszałem, ale co dalej? To dalej, że potem był trzeci facet i też nic nie zrobił, a naobiecywał. Jak to facet? A siedział tu w kącie taki pan. Więc pan, a nie facet. Czy taki starszy łysy? Tak, zdaje się. W tym kącie czy w tym? W tym. W porządku. Co w porządku? On już u nas nie pracuje. A co to mnie obchodzi, że nie pracuje? To znaczy, że ja już nigdy nie będę mógł załatwić swojej sprawy? Panie, to jest burdel, nie urząd. Proszę się liczyć ze słowami. Jeżeli ktoś jest burdel, to pan jest burdel. Jak pan nie wie, do kogo iść, to zaraz urząd winien. A do kogo mam iść? Żeby pan niepotrzebnie się tutaj denerwował i nie wywnętrzał na mnie, to bym panu na początku powiedział. Przepraszam pana, ale wie pan, jak to jest. Człowiek zdenerwowany, tyle razy już tu byłem... Więc gdzie mam iść, proszę pana? Pan tu szedł głównymi schodami? Tak. To zejdzie pan na dół, tak jak pan wszedł, i na prawo korytarzem. Pokój numer 12, koło ustępu. Niech się pan pyta o Jasińskiego. Słucham? Tak, to byśmy mieli. Zajrzyjmy sobie teraz do sklepu może. Proszę pół chleba. Proszę. Ale to czerstwy. A czy ja panu mówiłam, że świeży? Rzeczywiście, pani ekspedientka nie mówiła, że świeży. I ten pan się wygłupił po prostu. Idziemy dalej, proszę wycieczki. Oto inny sklep, ładny sklep, elegancki. I tyle, że stoisko nieczynne. No właściwie czynne, ale nieczynne, bo nie ma ekspedientki. Dzień dobry. Przepraszam panią, czy tamto stoisko jest czynne? A co pan chciał? Chciałem coś kupić i pytam, czy tamto stoisko jest czynne. A co pan chciał kupić? Wszystko jedno, co chciałem kupić. Jeżeli nie czynne... No nie wszystko jedno, bo zależy, co pan chce kupić. A od czego zależy? Bo ja mogę panu sprzedać, jeżeli jest cena. Pani sprzedaje w tym stoisku? Koleżanka, ale ona musiała wyjść. To pani nie sprzedaje? Jak jest kartka z ceną, to mogę panu sprzedać. A jak nie ma kartki? To nie mogę. Dobrze, jest. 45 zł. No widzi pan, po co te nerwy? Proszę, jak się chce, to się zrobi, a nie na udry. Proszę 45 zł. Proszę, 50. Musi pan dać dokładnie 45, bo koleżanka ma zamkniętą szufladę. Psia krew i nie mogę kupić. Psia krew? Ja panu robię grzeczność, a pan psia krew? A widziałaś, Wanda? Tysiące niepotrzebnych słów. Dziesiątki zmarnowanych godzin. A oto sklep na białowo-serowniczy. Dzień dobry pani. Jest pełne mleko? Proszę pani, pytam się, czy jest pełne mleko. A pan ślepy jest? Dlaczego? Nie widzi pan? Ja bym je sobie do kieszeni schowała. Myślałem, że może gdzieś na zapleczu, może... Tu nie ma zaplecza. Jak jest, to widać. Tu się nic nie chowa. A kiedy będzie? A kiedy będzie? To ja się pani pytam, kiedy będzie pełne mleko. A ja się pana pytam, kiedy będzie pełne mleko. A dlaczego mnie się pani pyta? A dlaczego pan mnie się pyta? Ja tyle wiem, co i pan. Aha, to najmocniej, najserdeczniej i najuniżeniej przepraszam szanowną panią, że zabrałem jej tyle drogocennego czasu. Nie zgrywaj się pan tak, nie zgrywaj. Idź pan lepiej do pracy. Tak. O handlu też można nieskończenie. Aha. W 25 lat po zwycięskim zakończeniu wojny udałem się z moją znajomą do sklepu obuwniczego celem nabycia pary damskich botków. Jako arbiter elegancji... No a co? Miałem wystąpić w charakterze konsultanta. Cicho, chór!
I gdy przyszła nasza kolej, a szybko nie przyszła, bo było tam jeszcze 300 innych pań z konsultantami, otrzymaliśmy prawy botek do przymierzenia. A lewy? Lewych się nie daje. Dlaczego? A ja państwa znam. Ukradną państwa, ja będę płacić. Rozumiem, ale jeżeli lewy nie będzie dobry, to... Jeżeli prawy dobry, to i lewy dobry. No to poproszę te. 470 zł w kasie. Dobrze. Gdzie jest kasa? Nie widzi pan? O, tak, tam w rogu, przepraszam bardzo. No i proszę państwa, już prawie byliśmy posiadaczami botków, oddaliśmy pani ekspedientce paragon i wszystko ułożyłoby się raczej pomyślnie, gdyby nie obudził się we mnie nagle burżuj. Proszę pani, to niezapakowany mamy brać? Ja wiem, jakie państwo chcą. To chyba oczywiste, że zapakowany. Dlaczego oczywiste? No bo jak się kupuje towar... Jurek, przestań. Buty to nie towar, buty są na nogi. Są na nogi, ale mamy jeszcze stare buty, w których ta pani przyszła. Jeden tak, drugi tak, cholery można dostać. Ja mam panią jedną... Dwoje ma nas pani, ale prosimy w pudełku. I jeszcze sznureczkiem, nie? Tak. Szkoda, że nie wstążeczką z kokardkami. Jeżeli można prosić. Pan to jest śmieszek. Ha, wielki. No i tak kupiliśmy damskie botki, proszę państwa. A epilog miał miejsce na zajutrz, gdy moja znajoma przyszła z reklamacją do tegoż sklepu. Przepraszam, wczoraj kupiłam tutaj damskie botki i lewy okazał się za duży, zwłaszcza cholewka jest inna. Pani pokaże. Proszę. Jak to inna? Taka sama, tylko większa. O, właśnie. Co właśnie? Było powiedzieć. No, ale ja nie widziałam. To było porównać. Jakoś wszyscy kupują dobre, tylko pani złe. Ja nie wiem, jakie kupują inni. Ja wiem, że ja kupiłam złe. To było nie kupować. No, ale pani wczoraj powiedziała, że jak prawy dobry, to i lewy dobry. I... A zły? No, zły nie zły, ale od pary. Może od pary, ale dobry. No to ja poproszę o wymianę. A ja je pani urodzę? Z czego? Albo ja je produkuję? Tak jest, proszę państwa. I nie miała pani ekspedientka z czego urodzić, ponieważ pani ekspedientka nie produkowała takich botków, tylko je sprzedawała i to nareszcie należy zrozumieć. Ale zaraz, nie, zaraz, sekundę, bo zaraz, co to ja chciałem, bo ja te przykłady takie dawałem. Zaraz, co ja chciałem udowodnić? Coś zdaje się, jakieś przykłady to były. Dlaczego ja to mówiłem? Dlaczego? Cicho, chór! Właśnie nie wiem dlaczego, nie pamiętam. Chciałem coś uogólnić chyba... Zaraz, aha, nie, bo te przykłady tylko... Na co te przykłady były? No nie wiem. No przepraszam państwa. No i gorzej, że czas przeznaczony na naszą audycję właściwie już się kończy. Co to, trudno. Nieważne, zrobię to przy następnej okazji. Teraz jednak, proszę państwa, zdążę na zakończenie opowiedzieć państwu za to jeszcze jedną, zresztą dosyć znaną anegdotkę. Można już? Proszę. Dobrze, cicho chór. I proszę państwa. Proszę państwa. Słyszą państwo to stukanie? Tak? No właśnie. Od lat na dworcach kolejowych intrygowała mnie ta zagadkowa sprawa. Przecież każdy z nas, choćby raz w życiu, odbywało jakąś podróż i z pewnością zauważyli państwo wtedy na dworcu charakterystyczną sylwetkę starego kolejarza, który w czasie postoju pociągu na stacji drepcze po peronie wzdłuż całego składu i stuka młotkiem w koła wagonów. Zawsze ciekawił mnie cel tego stukania i dopiero ostatnio, już jako dorosły człowiek, odważyłem się na próbę rozwikłania tej tajemnicy. Proszę pana! Proszę pana! Proszę pana! Przepraszam, że przeszkadzam, ale ja zawsze od dziecka byłem ciekawy, o co tu chodzi. Ciekawiło mnie to, po co pan tak zawsze stuka w te koła? Słucham. Ja się pytam, po co pan stuka w te koła? Aha, to... Tak. Zaraz. Czekaj pan. Bo kiedyś wiedziałem. Tak. I tym optymistycznym akcentem kończymy słuchowisko Jerzego Dobrowolskiego pod tytułem Stary kolejarz. Wystąpili Anita Dymszówna, Irena Jaglarzowa, Zofia Merle, Barbara Wrzesińska, Jerzy Dobrowolski, Zenon Dondajewski, Andrzej Gawroński, Marian Kociniak, Krzysztof Kowalewski, Jan Matyjaszkiewicz, Czesław Roszkowski i Jerzy Turek. Realizował Andrzej Pruski. Reżyserował Jerzy Dobrowolski.